Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz 22 zagrała w całej Polsce. W Cieplewie i Mokrym Dworze również nie zabrakło tego dnia atrakcji, podczas których zbierano datki na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i na godną opiekę dla seniorów. Nie tylko młodzież zaangażowała się tego dnia w kwestowanie. Cieszę się, że mogę przyczynić się właśnie też do tej takiej materialnej strony i zdobyć trochę pieniędzy. Moi sąsiedzi są już przyzwyczajeni i wiedzą, że mogą spokojnie, bez wychodzenia czasami z domu, przyłączyć się do tej pięknej akcji. W tym roku udało mi się kolejnych kilkaset złotych zdobyć. Wielka radość dla nas wszystkich. Podczas wydarzeń nie zabrakło licytacji, w których chętnie brali udział przybyli goście. Na licytacji będą naprawdę fajne rzeczy. Piłka z podpisami zawodników Lechii Gdańsk. Dwa kalendarze z podpisami i autografami piłkarzy Lechii Gdańsk. Bardzo stara pralka automatyczna, wszyscy ją zobaczą dopiero na scenie. Bardzo dużo fajnej biżuterii, ręcznie robionej. Walka toczyła się nie tylko o małe gadżety czy kalendarze, ale także o koszulki koszykarskie znanych drużyn czy drogocenne obrazy. Ja miałam wielką przyjemność wylicytować kulfona, który towarzyszył Żuławskiemu Tulipanowi już od wielu, wielu lat. To jest właściwie już tak kultowa rzecz, że bardzo się cieszę, że trafił w moje ręce. Najmłodsi dzielnie wspomagali dorosłych podczas walki o zwycięstwo w licytacjach. Wszystkie pieniądze zdobyte za wystawione przedmioty trafiły do puszek. Licytacje odbywały się pomiędzy zaplanowanymi występami zespołów muzycznych. Na naszej scenie występ niezwykłych zespołów muzycznych, kapele z terenu naszej gminy oraz niezwykli goście. Licytujemy wszystko, co można. Mieszkańcy przynoszą ciasta oraz przedmioty na licytację i się naprawdę bardzo dużo w naszej gminie dzieje. Nie zabrakło występów choralnych czy też wokalnych. Swoim głosem czas również umilała Amelia Waszkiewicz, śpiewając przy akompaniamencie Noemi Grubby. Rodziny z dziećmi i mnóstwo wolontariuszy. Wszyscy przybyli po to, by wspólnie pomagać. W końcowym podliczeniu 60 wolontariuszy z terenu gminy wiejskiej Pruszcz Gdański podczas tegorocznego finału zebrało rekordową kwotę 24 237 zł i 34 groszy. Polecamy również zobaczyć. Orkiestra zagrała w gminie Pruszcz Gdański, a także recital kabaretowy Artura Andrusa w Kolbudach. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.